Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. I postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku, zamiast pocisnąć jakąkolwiek misję, no chyba, że tam to D ze znakiem zapytania, ale to później, wybierzemy się na misję poszukiwawczą. I będziemy szukać skrytki z ziołem, dobra. Może od razu chcę? Nie. Ej, moment, ja tutaj parkowałem? Znaczy, wygląda jakbym ja zaparkował, ale nie, to nie mogłem ja zaparkować, chyba że ktoś bezczelnie wszedł do mojej zaparkowanej fury i w niej czekał. Złodziej, kretyn normalnie, ej. Żeby się nie rozmnożył już, no bo szkoda, kurczę, tak cywilizację uwsteczniać. Ale moment, tam... Ej, co to? To niebieskie małe coś. Oczywiście to sprawdzę. Nie! Uciekaj stamtąd! Kurwa, jak? Jak cię wyciągnąć? O kurde. No nie spodziewałem się, że będę miał okazję przejechać buldożerem. Dobra, jak się kontroluje łychę? No spoko, dobra, dasz radę, tylko... Aha, ej, po prostu. No dalej, wychodź. No to dalej, ja uciekam buldożerem. Ej, no i kurczę, chłopcze. Zawdzięczasz mi życie, nie? Franklin, zwykły bohater. Ja, przepraszam bardzo i to tyle? Znaczy, nie wiesz, inaczej, rozumiem. Sytuacja zagrożenia życia i tak dalej. To, że teraz siedzisz, to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale... Zwykłe, normalne dzięki? Oj, nie. No, inaczej, zwykły bohater, proszę cię, nie dostaniesz tej nagrody. Franklin już niestety. Ale to moja sprawka, musicie mi to wybaczyć. Jeżeli ktoś pisał już podanie, no to nie. Tu troszeczkę się pospieszył. No, zwłaszcza, że chwilę wcześniej buchnąłem auto, no. Ej. Nie, już myślałem, że wygląda tak jak ja w GTA Online, bo takie wiksy też słyszałem, że... Mimo tego, że tam się wybiera rodziców i się tworzy tą postać, to i tak wszystkie później modele i tak się powtarzają, nie? No bo kurde, bez przesady, jest ograniczona liczba możliwości tylko. I dobra, tak, wjeżdżamy w zielone pole. Oj, zły flashback teraz mam. Ostatnio, kiedy szukałem czegoś w zielonym polu, miało to miejsce w Dead Island Riptide i powiem wam szczerze, że szukałem tego dosyć długo. I mówiąc dosyć długo, tak mam na myśli, może 15-20 minut. Na mapie zaznaczone są miejsca, gdzie można znaleźć pojazdy ze skrytkami. Pojazdy, okej. Odnajdź je dla Barego. Okej, czyli podejrzewam, ten pojazd nie będzie zaparkowany na pewno na autostradzie. Jakim cudem wcisnąłem czerwony? O, może w sumie? Ej, nie, dobra, bo teraz kompletnie nic nie widzę. No właśnie, i ta kolizja jest podyktowana właśnie chęcią nadania filmowego wydźwięku tym scenom. Ale tam na dole gdzieś, kurde, bankowo, no inaczej, no tam gdzie właśnie widać, na pewno gdzieś jest, ale... Muszę się tam dostać. No, pytanie, gdzie spadnę? I czy na dach? Nie. Udało się zaamortyzować upadek na koła. Jedziemy po zioło. Ej, no kurde, nie tędy droga. Franklin, ty nie musisz go palić, to nie, ja cię nie namawiam do palenia, masz po prostu tam pojechać i znaleźć. Dobra, pojazd z ziołem, ale jak może wyglądać pojazd z ziołem? Podejrzewam, że nie będzie miał wielkiego szyldu na górze, czy tam na dachu, z napisem WEED, albo coś w tym stylu. Nie, dobra, ale w tym momencie można przypuścić poszukiwania z buta. Z drepcedesa. Ej.
Nie wygląda wcale podejrzanie. No nie, ale mimo wszystko to nie to chyba. No inaczej, nie otrzymałem komunikatu. Gratulacje, znalazłeś auto. Ale zajebisty z ciebie szperacz, szukacz. Itd. itp. Ej chłopaki, szukam pojazdu z ziołem. Wiecie coś? No inaczej, no ten jest jedyny sprawny, na jaki póki co natrafiłem w tym polu. Oj. Nie, tamten nie ma kół. Nie no, wszystkie te nie mają kół. No dobra, jadąc tutaj jeszcze nie wyjadę. Ej, no muzyka się zgadza! Tutaj może być ukryte zioło w tym samochodzie. A nie, dobra, wiecie co, no skoro to nie jest to. To wejdźmy na jakiś wyższy punkt i rozejrzyjmy się. Może uda mi się wypatrzyć. Nie, tu nie. Ale to mi dobrze może być po drugiej stronie tego płotu, nie? Nożesz, kurde, dobra. To nie! Franklin! A nie, dobra, ci o, to jest drabinka. Jeżeli możesz się po niej wspiąć, no. Inaczej, po co miałaby tam być, abyś nie mógł? Chyba nawet w trójce już się dało po drabinkę wchodzić. Dobra, chodziło mi o to, żeby przeskoczyć na ten dach, tak. I stąd gdzieś na drugą stronę jakoś coś przeskoczyć. Coś. Hop. No, no, kurde, wyleciało co mało. No złap się czegoś. Nie, no super. Super, i spadnij jeszcze na mordę. Sam jesteś sobie winien, ja cię dobrze chciałem wyprowadzić, ty przydamiłeś tym razem. Się trafiło, raz. Raz. Że mi się coś udało i ty musiałeś skopać. No i to moja kara dla ciebie. Za tamten głupi wybryk. Ej, no dobra, kurwa. Muszę stąd wyjść. I to muszę stąd wyjść pilnie, więc jeżeli tego nie zrobię w ciągu 30 najbliższych sekund, to będzie cięcie. Ohoho. Nohoho. Wyjście, wyjście, gdzie jesteś? Exit, where are you? Ej, nie, ale duże jest to pole. Dobra, tu są jakieś samochody jeszcze, ale wszystkie niesprawne. Natomiast tam była szpula z kablami, która na pewno nie posłuży jako pojazd nikomu nigdy w życiu, w ever never. O! Czy minęło 30 sekund? Nie wiem. To się okaże później, w trakcie edycji. W każdym razie znalazłem. Wreszcie znalazłem ten pojazd. Albany Emperor. O, ale żęch. I nawet nie chcę odpalić. Inaczej, on musi odpalić, jak mam go stąd wywieźć. No dobra, spoko. Na razie... O właśnie. Co na to, Barry? Wow, who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, and I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. Ignite the fight. You been igniting the fight too motherfucking much, dawg. No jasny gwint. Dobra, no to kombinujemy. Nie, to chyba zły pomysł. No dobra, no to co innego pozostaje? No to jakiś... pojazd? Coś? No nie, no mogę... serio pchać tą furę, nie? Albo spróbować ją jeszcze raz odpalić. No nie, no dupa. Nie da się. Franklin, nie mogę się ruszyć. Ej, serio, nie mogę się ruszyć. Wciskam gałę w każdą możliwą stronę. Franklin! Halo, co to za zwiecha? Co on myśli?
Ej, uwaga, 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 może jakaś myśl się tam plącze? Zajrzyj mu przez ucho do głowy. Nic nie widzę. Czarno. Nie, no dobra, ej, kurde, serio, nie mogę się ruszyć. Dobra, jedyny z kierunków, jaki działa, to dół i mogę zobaczyć, że jest La Puerta. Okej. Ale poza tym... nic. O, czy nie, działa jeszcze mapa. No dobra, no i co? Może teraz? Nie. I wiecie co, jak z tego będzie można wyjść? Albo... po prostu... wrócić do dashboarda. Albo... bo nie mogę się przełączyć między postaciami teraz, niestety, bo to by było najprostsze rozwiązanie. Mogę zrobić... powtórz misję. No niestety. Ej. No can do? Nie mogę? No nie, no nie chcę cofnąć za bardzo. No... ale może... ej, a może w ten sposób? Nie, kurde, akurat nie jestem połączony, bo udostępniam. No shit. Nie, no ej. Tego nie musieliście widzieć. No to daj, co pozostaje? W takim wypadku... no co? No co ja mam teraz robić? Muszę wyłączyć i włączyć konsolę jeszcze raz. Bo questik się zawiesił. Za dużo paliłeś. Chyba przed wykonaniem tego questa, Franklin. Zwiecha totalna. No ale nic, nawet nie mogę sobie granatu rzucić pod nogi, no tam widzę jakieś ślady nawet, kurde, własnych stóp zresztą pewnie. Ej. Ej, what you want now? What's happening? Are you on your way? Man, I told you, the car is beat up from the fucking feet up, man. What you want me to do? Well, there are these things called tow trucks, you know. Amazing inventions. Oh no, I hear laughter. The clowns have come for me, I gotta go. Dobra, może teraz? No nie! Nadal nic! Nadal nic! Nie mogę wsiąść do tego samochodu, nie mogę go kopnąć, nie mogę podskoczyć, nie mogę sprintować, nie mogę... no mogę operować kamerą, spoko, ale nie mogę się poruszać. Nie mogę zmienić broni, nie mogę zmienić postaci. No dobra, no fajnie, gadasz. Zajebiście, tylko odlep się kurwa od tego podłoża. Nie no, kid, no muszę wyłączyć i włączyć konsolę, dobra, widzimy się za moment.